Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Bardzo się stęskniłam za Wami, za nagrywaniem i zauważyłam, że jest Was coraz więcej na moim kanale. Z tego powodu się ogromnie, ogromnie cieszę. Mam nadzieję, że wakacje minęły Wam bardzo fajnie, bardzo intensywnie oraz aktywnie. Ja, jak widzicie, nie miałam czasu na nagrywanie, bardzo dużo podróżowałam i spędziłam także przemiłe tydzień w Akademii Nyxa i chciałabym w tym odcinku podsumować wakacyjnych ulubieńców. Dawno u mnie na kanale nie było ulubieńców, także jeżeli jesteście ciekawi, co mi się sprawdziło, jeżeli interesuje Was ten temat, to koniecznie zostańcie ze mną. Jeżeli jesteście ze mną tutaj dłużej, z pewnością wiecie, że często narzekam na rozszerzone pory i od maja zaczęłam stosować produkty, dzięki którym moja skóra się poprawiła. Mam wrażenie, że pory się zmniejszyły, a skóra nie wyświeca się tak jak wcześniej. Często po demakijażu twarzy, gdy już wycierałam skórę w ręcznik, czysty ręcznik, odbijały mi się jeszcze pozostałości po makijażu. Nie wiem, czy Wy też się zborykacie z takim problemem, ale odkąd zaczęłam stosować szczoteczkę Foreo do demakijażu, nie ma już tego problemu. W końcu czuję się taka domyta. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. To jest też niesamowicie przyjemny masaż skóry twarzy. Zdecydowanie zauważyłam, że kondycja mojej skóry się poprawiła. Szczególnie zauważyłam to w tych miejscach, gdzie zawsze borykałam się z ogromnymi, rozszerzonymi porami oraz na nosie. Skóra twarzy czuję, że jest bardzo oczyszczona. I często miałam takie problemy ze skórnikami, ale gdy zaczęłam stosować te szczoteczki, zdecydowanie rzadziej muszę kombinować mechanicznie z tymi czarnymi kropeczkami. Także kochani, z ogromną radością mogę Wam polecić szczoteczkę Foreo. Ja posiadam szczoteczkę Foreo Luna Fofo. Jest to szczoteczka, która idealnie mieści się w dłoni. Jest to bardzo też fajna szczoteczka, którą można zabrać w podróż. Nie posiada ona ładowarki, także posiada ona baterie, które można sobie wymienić. Oraz posiada ona tutaj dwa takie sprytne czujniczki, dzięki którym mogę sobie zbadać poziom skóry. I wystarczy podłączyć się do iPhone'a bądź do smartfona z aplikacją i dzięki tej aplikacji możemy sobie spersonalizować zabieg oczyszczania skóry twarzy. Ja jestem zachwycona tą szczoteczką. Już nie wyobrażam sobie tego rytuału demakijażu bez niej. Także serdecznie Wam polecam. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej szczoteczki, to spokojnie możecie mi je zadawać w komentarzu. Postaram się na nie odpowiedzieć w miarę możliwości. Chciałabym jeszcze powiedzieć o tej szczoteczce, że mamy bardzo dużo różnych modeli do wyboru, do koloru. Również te modele różnią się, jeżeli chodzi o cenę. Ja za swoją zapłaciłam 350 zł i ktoś sobie może pomyśleć, że jak na szczotkę do mycia twarzy to jest bardzo dużo. Kochani, ale jednakże to, co ona zrobiła z moją skórą twarzy, to jak ona w tej chwili wygląda, to ja po prostu uważam, że ta szczoteczka jest warta każdych pieniędzy. Mam nadzieję, że ona mi wystarczy na długo. Ja ją mam, kochani, od maja, czyli mam ją ponad 4 miesiące i słuchajcie, ona nadal działa, także jeżeli ona mi starczy na rok bądź dłużej, to naprawdę uważam, że jest warta tych pieniędzy, tym bardziej bierzcie pod uwagę fakt, ile kosztuje jednorazowy zabieg na przykład i wizyta u kosmetyczki. To też mniej więcej musimy zapłacić około 200 zł bądź więcej. Także kochani, Foreo serdecznie Wam polecam. Skoro jesteśmy już przy demakijażu, chciałabym Wam pokazać produkt. Jest to moje drugie bądź nawet trzecie opakowanie, a chodzi konkretnie o produkt Soraya Plant. Jest to nowa seria pielęgnacyjna od marki Soraya. Jest to produkt, kochani, który zawiera w sobie aż 99% składników pochodzenia naturalnego. Zawiera w sobie m.in. białą herbatę oraz aloes, który niesamowicie łagodzi nam skórę, która jest na przykład obciążona bądź zmęczona już po całym dniu. Serdecznie polecam ten produkt, a w dodatku w połączeniu ze szczoteczką Foreo
Uważam, że jest to niezastąpiony duet do demakijażu twarzy. Teraz przejdźmy do pielęgnacji, jaką stosuję na co dzień już od wielu miesięcy. Kiedyś wspominałam Wam o kremie pod oczy marki Sezderma z witaminą C, krem, który rozjaśnił moje przebarwienia pod oczami. Kiedyś myślałam, że są to sińce, które miały zabarwienie takie brunatne, a okazało się, że są to przebarwienia i zdecydowanie ten krem sobie świetnie z nimi poradził. Mam również tutaj z tej serii serum oraz krem Tetrio, bez którego już nie wyobrażam sobie mojej rutyny pielęgnacyjnej. Idealnie sprawiło, że moja skóra nabrała blasku. Idealnie sprawiło, że przebarwienia się zminimalizowały. I kochani, jeżeli borykacie się z takimi problemami, to serdecznie polecam Sezderma. Na dole Wam napiszę, gdzie możecie kupić te produkty w zestawie taniej. Ja z początkowo kupowałam stacjonarnie ten krem pod oczy, jednakże w internecie naprawdę możecie znaleźć, kochani, cały zestaw w bardzo korzystnej cenie, około 250 zł. Także, kochani, serdecznie Wam polecam te trio do pielęgnacji skóry twarzy. Kochani, tym wesołym akcentem przechodzimy do makijażu twarzy i chciałabym Wam pokazać produkt, który idealnie przygotowuje skórę do nałożenia podkładu. Jest to produkt, kochani, bez którego już nie wyobrażam sobie makijażu twarzy, na przykład przy cerach suchych. Ja już Wam pokazuję i zdradzam Wam, co to jest. A jest to baza od NYX Professional Makeup, baza Bare With Me. Jest to, kochani, taki produkt w galaretce, który, jak wspomniałam, niesamowicie przygotowuje skórę twarzy. Jeżeli macie suchą cerę, to ten produkt jest dla Was obowiązkowy, ponieważ bez nawilżonej skóry twarzy nie wyobrażam sobie idealnie leżącego jakiegokolwiek podkładu. Zaczynamy najpierw od przygotowanej skóry, dopiero wtedy możemy wybierać sobie, dobierać odpowiedni podkład. Także, kochani, serdecznie Wam polecam. A dlaczego ta baza jest taka fajna? Ponieważ ona idealnie się rozprowadza na skórze twarzy i ona tworzy taką niesamowitą, lepką warstwę, do której ten podkład bardzo fajnie może się przykleić. Także jeżeli jesteście posiadaczkami suchej skóry, ale nie tylko, bo ja mam skórę mieszaną i także uwielbiam korzystać z tej bazy na co dzień, to koniecznie zainteresujcie się tym produktem. Ja bardzo go serdecznie polecam. Mam tutaj również z serii Bare With Me mgiełkę i chyba muszę się właśnie nią delikatnie spsiukać, ponieważ czuję, że moja skóra potrzebuje niesamowitego nawilżenia. No i właśnie, ta mgiełka niesamowicie nawilża naszą skórę. Idealnie nadaje się do zastosowania przed makijażem, jak również po, aby scalić te wszystkie warstwy, które nałożyliśmy na skórę. No i kochani, ten zapach. Jeżeli zaopatrzycie się w jedno opakowanie, to na pewno na jednym opakowaniu się nie skończy. Serdecznie polecam tą mgiełkę. Ona również zawiera w sobie kompleks z aloesu. Skoro mamy już przygotowaną skórę twarzy, czas pokazać Wam podkład, który podczas wakacji skradł moje serce. A jest to, kochani, nowość, również od NYXa, Born to Glow. Na pewno się zastanawiacie, dlaczego pokazuję Wam kolejny produkt od NYXa, dlatego że osoby, które mnie śledzą na Instagramie, z pewnością wiedzą, że przez tydzień brałam udział w Akademii NYXa i zostałam niesamowicie obdarowana produktami z NYXa i miałam możliwość przetestować naprawdę bardzo dużą ilość ich produktów. Także, kochani, proszę, mam nadzieję, że nie będziecie się dziwić, nie będziecie mnie podejrzewać o żaden sponsoring. Nie jest to film sponsorowany. Ja pokazuję Wam produkty, które mi się naprawdę sprawdziły i które Wam serdecznie polecam. I jest to właśnie ten podkład. Jeżeli lubicie, kochani, podkład, który delikatnie kryje, który wygląda bardzo naturalnie, a jednocześnie nawilża i ma delikatny taki blask w sobie, to musicie zainteresować się tym produktem, czyli podkładem Born to Glow. Jest to podkład o delikatnym kryciu. Można zbudować to krycie do średniego i właśnie dlatego idealnie sprawdzał mi się podczas wakacji, ponieważ w wakacje nie lubią mocnego krycia. Z pewnością wiecie, że mój ulubiony podkład i nic się nie zmieniło, jest to
to podkład z Max Factora Radiant Lift i muszę Wam powiedzieć, że czasami jak wychodziłam gdzieś wieczorem i chciałam mieć troszeczkę mocniejsze krecie, mieszałam te dwa produkty ze sobą. Te dwa produkty również mi się idealnie sprawdzają do makijażu właśnie pod Instagram, pod zdjęcia, ponieważ niesamowicie odbijają światło i skóra wygląda na niesamowicie gładką i idealną. Kochani, jeżeli lubicie lekkie do średniego krycia podkłady, rozświetlające, to ten produkt jest dla Was. Chciałabym Wam pokazać produkt, który nie pokazał się jeszcze nigdy tutaj w ulubieńcach, a bez którego nie wyobrażam sobie już żadnego makijażu. Korektor, bardzo dobrze kryjący, który nie podkreśla zmarszczek i dosłownie przy moich sińcach pod oczami, które są naprawdę bardzo duże, a wiecie jakie one są naprawdę, wystarczy jedna warstwa. Moim ulubieńcem roku zeszłego był korektor Tarte Shape Tape, jednakże poznałam produkt, który jest dostępny od ręki i wychodzi taniej, ponieważ korektor, który chcę Wam pokazać, kosztuje 129 zł, możecie go dostać w Sephorze. Jest to korektor Too Faced Born This Way, jest to nowość właśnie, która weszła w tym roku, korektor, który jest dosyć duży. Słuchajcie, to jest moje pierwsze opakowanie, go kupiłam na początku roku i ono ciągle jest. I naprawdę końca nie widać. Mój ulubiony kolor obecnie, który używam, jest to Porcelain. I słuchajcie, naprawdę wystarczy jedna warstwa na te moje naprawdę mocno zasienione oczy i mam wszystko idealnie przykryte. Bardzo fajne w tym korektorze również jest to, że on nie podkreśla zmarszczek. Bardzo fajne jest również to, że ma właściwości nawilżające, czyli to, czego ta skóra bardzo delikatna pod oczami potrzebuje. Ja już nie wyobrażam sobie makijażu bez tego korektora, tym bardziej, że on jest dostępny od ręki, nie trzeba go ściągać gdzieś tam z zagranicy za nie wiadomo jakie pieniądze. Także serdecznie polecam ten korektor. Chciałabym Wam pokazać rozświetlacze. Najpiękniejsze rozświetlacze, które niestety zostały wycofane, ponieważ to była wersja limitowana. Ja o tych rozświetlaczach trąbiłam przez całe wakacje. Zakupiłam jeden z nich w czerwcu i ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu pobiegłam. Chciałam sobie zrobić zapas, niestety dostałam informację, że te rozświetlacze zostały wycofane, ponieważ to była wersja tylko i wyłącznie limitowana. A mowa tutaj o rozświetlaczach z Catrice. Są to, kochani, rozświetlacze z serii Glow Patrol i słuchajcie, ja mam właśnie na twarzy jeden z nich, jest to ta chłodniejsza wersja. Moje serce zdecydowanie ten taki złoty rozświetlacz w kolorze szampana skradł. Już możecie sobie zobaczyć, że jest naprawdę mocno, mocno namiętnie używany. Podczas pobytu w Akademii kochali go również uczestnicy i często bardzo podkradali mi go swoje kosmetyczki, ale mimo tego, że go podkradali, on jeszcze jest w nienaruszonej prawie tutaj swojej formie. Kochani, bardzo serdecznie polecam. Jeżeli macie możliwość zdobyć jeszcze gdziekolwiek te rozświetlacze, to koniecznie dajcie mi znać, ja kupię sobie zapasy, ale również zaopatrzcie się w nie, ponieważ ten błysk, ten blask, który one dają, to jest niesamowicie przepiękna tafla. Ja Wam zrobię tutaj swatcha. Zobaczcie, to jest najpiękniejszy rozświetlacz naprawdę, jaki trafił w moje ręce. Serdecznie polecam. I skoro jesteśmy już przy makijażu takim policzkowym, chciałabym Wam pokazać również produkty z NYXa, niespodzianka. Są to nowości, róże rozświetlające. Pokazuję Wam tutaj dwa kolory, które skradły moje serce. Jeden już widzicie, jest maltretowany, widać dęgu i bardzo mi z tego powodu przykro, ale naprawdę używam go namiętnie. Są to kolory, kochani, Daydream, czyli to jest taka koralowa wersja, brzoskwiniowo-koralowa oraz Rose and Play. Jest to bardzo taki słodki, cukierkowo-różowy odcień, nie mogę otworzyć. I jego dosłownie musnęłam kilka razy, ale obie wersje bardzo lubię i bardzo serdecznie polecam. I te rozświetlacze są niesamowite, ponieważ one mogą nam zastąpić rozświetlacz, dodać odrobinę koloru i dodać niesamowitego blasku. Bardzo lubię, właśnie mam tutaj tą wersję na sobie, Daydream, która nieziemsko wygląda, zobaczcie. Oczywiście pewnie widać tutaj przede wszystkim rozświetlacz, ale jeżeli jest coś spostrzegawcze, może delikatną nutkę takiego właśnie rozświetlenia
może tutaj zauważyć. Także kochani, serdecznie polecam nowe rozświetlacze od Nyxa. Ich opakowania nie przemawiłyby do mnie i pewnie nie sięgnęłabym po zakup, ale dzięki temu, że byłam w tej akademii, mogłam przetestować te produkty jako jedna z pierwszych. Także serdecznie kochani polecam. Zastanawiałam się, czy pokazać Wam paletę, ponieważ nie zrobiłam nią jeszcze dużo makijażu, ze względu, że jest to nowość, to jest bardzo gorący produkt, ale nie wyobrażam sobie jej nie pokazać tutaj ze względu na to, że ta paleta skradła moje serce. Na pewno zrobię o niej oddzielny film, ale chciałabym Wam pokazać nowość od Be Perfect. Jest to paletka Carnival XL. I zobaczcie, jak ona się prezentuje. Tu mamy naprawdę ogromny wybór kolorów. Niesamowitych, przepięknych, intensywnych, bardzo dobrze napigmentowanych cieni. Zastanawiałam się, czy ją kupić, ze względu na to, że posiadam tą pierwszą wersję. Ale kochani, no niestety serce wygrało z rozumem, jednakże uważam, że jest to jeden z najlepszych zakupów w ostatnich moich miesiącach, dlatego że ta paletka kosztuje niecałe 200 zł, a mamy tutaj 40 cieni o niesamowitej pigmentacji. Cieni, które przepięknie się ze sobą łączą. Przepięknie się nią pracuje, to jest sama przyjemność. Także kochani, jeżeli posiadacie tamtą wersję, zastanawiacie się nad to, to się już nie zastanawiajcie. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości. Serdecznie polecam tą paletę. To jest paleta, którą warto mieć. Szczególnie jeżeli interesujecie się makijażem, lubicie kolory i malujecie innych, to naprawdę mamy tu ogromny wachlarz możliwości łączenia kolorów. Bo ostatnio połączyłam tutaj dwa kolory, które w życiu bym sobie nie połączyła w makijażu oka. Mam na myśli właśnie fiolet z zieleniami. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyszło takie połączenie, to koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama. Tam się wszystkiego dowiecie. Zobaczycie właśnie ten makijaż wykonany między innymi tą paletką. Na pewno nagram o niej film, ponieważ ona jest naprawdę warta nie jednego odcinka, ponieważ mamy tutaj takie pole możliwości i wyboru i łączeń kolorów, że możemy naprawdę tutaj niesamowicie poszaleć. Jeżeli lubicie kolory, lubicie bawić się w makijaż, to koniecznie musicie kupić sobie tą paletkę. Chciałabym Wam pokazać jeszcze cień, z którego korzystałam prawie codziennie w wakacje, przy takich makijażach dziennych. Jest to, kochani, cień z Bobbi Brown, który wygląda właśnie w ten sposób. Jest to Luxe Eye Shadow Rich Sparkle w kolorze Moonstone. Jest to bardzo delikatny cień, który przepięknie... O, gdzieś tutaj może... Przepięknie rozświetla powiekę, idealnie pracuje ze światłem, ze słońcem. Także mój makijaż na co dzień w wakacje wyglądał tak, że delikatnie sobie nałożyłam właśnie ten cień na powiekę, wyczesałam rzęsy tuszem i gotowy makijaż oka. A jeżeli mówimy już tutaj o makijażu oczu, chciałabym Wam pokazać tusz, który niesamowicie polubiłam. Jest to również tusz z Nyxa Wonder Eyes. Tusz, który ma nam zapewnić taki lifting rzęs. I rzeczywiście ten tusz niesamowicie unosi rzęsy. Pokażę Wam jego szczoteczkę. Szczoteczka jest to silikonowa. Trochę nie lubię aplikacji właśnie rzęs tą szczoteczką ze względu na to, że ona troszeczkę drapie, jak za mocno docisnę. Ale to mi całkowicie nie przeszkadza. Efekt, jaki daje ten tusz do rzęs, przepięknie wygląda na oku. Jeżeli macie na przykład takie niesforne rzęsy, które nie chcą Wam się unosić do góry, nawet po specjalnych tuszach, które podkręcają rzęsy, spróbujcie właśnie tej maskary, która niesamowicie uniesie Wam te rzęsy. I skoro jesteśmy przy rzęsach, chciałabym Wam pokazać nowości od Klavier. Mamy tutaj kępki o podwójnej objętości. Jeżeli jesteście wizażystami i nie lubicie tej mozolnej pracy doklejania kępek u klientek, to serdecznie polecam Wam zainteresować się właśnie tym produktem. Nie dość, że te kępki mają idealny skręt, takie jak poprzednie, te, które były rzadsze. One są tak gęstne, są fajnie takie właśnie bushy rzęsy. Ja właśnie mam je dzisiaj na sobie. Mamy tutaj od razu przepiękny efekt dużej objętości rzęs oraz
oraz praca przy nakładaniu kępek od razu Wam się skraca. Także serdecznie polecam kępki od klawier o podwójnej objętości. One nazywają się Double Volume. Kochani, wiem, że już ten film na pewno bardzo długo trwa, ale chciałabym Wam jeszcze pokazać dwa produkty do ust. Chciałabym tutaj Wam pokazać przede wszystkim konturówki, które są moim odkryciem wakacyjnym. Konturówki od Pierre René. Są to konturówki automatyczne, które są mega trwałe, bardzo łatwe w aplikacji oraz mają niesamowite kolory. Ja zaopatrzyłam się chyba we wszystkie, także ogromnym plusem tych konturówek jest ich cena, ponieważ w promocji ja zapłaciłam za te konturówki około 12 zł, także bardzo fajny produkt w bardzo niskiej cenie. I ostatnie już, kochani, produkty do ust. Są to dwie pomadki od również NYXa. Jest to seria Liquid Sweat. Są to pomadki matowe o niesamowitym komforcie noszenia. Ale kochani, już naprawdę mi się znudziły te bardzo mocno matowe usta, takie, które czasami zbierają się brzydko w załamaniach, które później są mega pokruszone, które później są mega wysuszone. Te pomadki nie wysuszają na ust, bardzo ładnie wyglądają na ustach. A ja mam dwa kolory i to są dwa moje ulubione kolorki. I już Wam mówię, co to są za odcienie. Jeden z nich to jest Initiator, a drugi to jest Tea and Cookies. Taki słodki różowy odcień oraz taki właśnie kolor właśnie nudziakowo wpadający w taką brzoskwinię. Także kochani, to są poletki, które polecam. Kochani, jeżeli dotrwaliście do końca, to Wam bardzo serdecznie za to dziękuję. Troszeczkę film ten potrwał, ale no jak widzicie, trochę mi się tych kosmetyków nazbierało. Ja wychodzę z założenia, że wolę Wam pokazać większą część kosmetyków, troszeczkę dłużej je przetestować, niż pokazywać Wam tak co miesiąc po dwa kosmetyki. Ja jestem tylko jedna i nie jestem w stanie dużo rzeczy na raz testować w ciągu miesiąca, także jeżeli nie macie nic przeciwko, no te filmy nie wiem, czy się będą pojawiać regularnie co miesiąc, ale w miarę możliwości. Także kochani, mam nadzieję, że przetrwaliście do końca. Jeżeli tak, to serdecznie Wam dziękuję za to. Bardzo jest mi miło, że jest Was tutaj coraz więcej. Jeżeli Wam się podoba mój kanał, to bardzo Was proszę, abyście podawali go dalej, abyście zapraszali swoich znajomych do śledzenia tutaj moich różnych rewolucji makijażowych. Również jestem bardzo ciekawa, co Wam się sprawdziło w wakacje. Chętnie poczytam Wasze opinie na temat ulubionych kosmetyków na dole w komentarzach. No i to by było, kochani, na tyle. Cieszę się, że wróciłam. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Dziękuję Wam za to, że jest Was coraz więcej. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka pod moim filmem, żebym wiedziała, że ten film Wam się podobał. Ja Wam raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!